Hej, witajcie tu, Seversi i... Cindy. W kolejnym odcinku sobie zagrajemy Waste Torn Investigation z Miles Edgeworth. Ostatnim razem na Rio de Janeiro padł dość znaczny cień podejrzeń, gdyż tak się ułożyły okoliczności, że będzie trudno ją wybronić tak naprawdę. Ale za to przynajmniej mniej więcej zorientowaliśmy się, gdzie jest prawdziwe miejsce zbrodni i tam się właśnie udamy. A przynajmniej o siebie aż tak bardzo się martwić nie musimy. Ano, bo my już raczej mamy swoje, co trzeba, udowodnione. Ano, i całe szczęście. Jest już 2:52 po południu. Jesteśmy w luku bagażowym. I tak cały czas wolę mówić nad cargo. Ktoś tam mówił, że to niekoniecznie. Nie wiem, ale... Tak, rozumiem. Dobra. Wow, więc to jest luk bagażowy, co? Tak nie spory, no. Jest taki duży! Jak już mówiłem. Te schody. Ten samolot to specjalny model. Ma niesamowicie duży luk bagażowy i ultra wygodne siedzenia w pierwszej klasie. Ale co jest prawdziwa scena zbrodni? Jest z pewnością duże prawdopodobieństwo i dlatego tu jesteśmy, czyż nie? Okej, zacznijmy więc śledztwo, sir. Jako się rzekło, zacznijmy śledztwo luku bagażowego. To jest nasza winda. Jak ja uwielbiam naciskać przyciski na windach czy przy przejściach dla pieszych. Zawiesiło mi się do mnie, żeby Sam pan powinien spróbować. No dalej, niech pan to naciśnie. Winda jest zatrzymana na pierwszym piętrze, detektywie. Nie może się ruszać. O, no ta. O tak. Chyba nic by się nie stało, gdybyś to teraz nacisnął. Cóż, i tak normalnie nic by się nie stało bez specjalnej karty. Zarówno drzwi do pokoju stewardess i panel kontrolny, panel sterowania windy wymaga karty, co sprawia, że niemożliwe jest, aby zszedł tutaj pasażer. No tak, to ma tak sens, chyba że pasażer ukradnie kartę, ale raczej takich ekstremów nie zakładamy. Co my tu mamy? Co z tą walizką, stary? Check-in to jest... Odpala. No, znaczy... Cześć. Dobre pytanie właściwie. No, ale właśnie w tym znaczeniu check-in. Może to tu... chodzi o to, że on to tutaj zapakował. Może? Nie, bo check-in to wiem, że ogólnie to jest odprawa, więc prawdopodobnie po prostu na Tak. odprawie to zostawił w boku No to bagażowym. pewnie o to chodzi. A więc ta A, walizka należała do pana Hicksa. Myślę, że nie obrazi się, jeżeli spojrzymy bliżej. nie, dlaczego? Nie ma coś dziwnego, sir. Chwila, jakiś plik? Jest w nim zdjęcie pani von Karmy, sir. O, to coś nowego. Wiecie, co to jest? Fab folder. I wracamy do wątków poprawnych politycznie w Ace Attorney Investigations. Biorąc pod uwagę, że folder to w dużym skrócie jakaś tam teczka, w tym przypadku bagaż, można powiedzieć, że miał on cały bagaż doświadczeń w tej kwestii. Wygląda na to, że musisz się napić. Ja właśnie to zrobiłem. Wygląda na to, że musisz się napić. A szybko, wiesz co? Nie ma. Wygląda to jak profil francuski. Czy dane o Franzisce, o lepiej. Ale czemu pan Hicks miałby mieć na nią jakiś plik? Cóż, może się dowiemy przypytując samą Franziskę. Pojawiła się tutaj przed detektywem Gumshoe, czyż nie? I później natychmiast zaczęła się prowadzić śledztwem. Wydaje mi się, że byłaś tu już na tym lotnisku dla czegoś, co nie było tym morderstwem. No tak, byłam. Dlaczego więc na tym lotnisku? Śledziłam bardzo
duże i zamieszane w sprawie rządowe, we przestępstwo międzynarodowe w dodatku. Ale to trochę za dużo, żeby jedna osoba się tym zajmowała. Więc zdecydowałem, że powinnam współpracować z Interpolem. Wow. To już... Interpol, nieźle. Poważna sprawa. Ano. Interpol jest zamieszany. To operacja ściśle tajna, więc nie mogę ci powiedzieć nic więcej niż to, co właśnie zrobiłem. Podobnie ci, Franziska, że się mylisz. Użyjmy tylko trochę logicznego myślenia. Skoro Franziska miała współpracować z Interpolem, a Hicks miał profil franziski, myślę, że prowadzi to do jednego możliwego wyjaśnienia tej sprawy. Mianowicie, że Hicks miał współpracować z Franziską. Ergo Hicks był w Interpolu. Teraz zobaczymy, czy rozkryptowany sposób myślenia pozwolą mi? Tak! A teraz, czemu pan Hicks miałby mieć dokumenty, które opisują Franziskę? O, wiem! Pewnie jest wielkim fanem pani von Karmel, sir! Na pewno, jestem w 100% pewien. O nic innego nie mogło chodzić. Po tym być fanem Franziski. Masochistą to można się... Jak to było? Domina? Domina? Dominatrix. Dominatrix banana head! It's symbolic! Kau! Franziska powiedziała, że musiała przyjść na to lotnisko jako część jej śledztwa z Interpolem. O! Może pan Hicks słyszał, że... usłyszał o tym, że tu przychodzi, że Franziska tu będzie i śledził ją. Detektywie, wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest, że pan Hicks był właściwie agentem Interpolu Hicks. Hicksem. My name is Hicks. Hackbay Hicks. Wydaje mi się, że Franziska musi nam wyjaśnić to i owo. Ja nic nie muszę. Powiedz nam prawdę o Hicksie. Proszę. Przybyłaś na to lotnisko, aby spotkać się z ofiarą, czy nie? Co to za nonsens? O czym ty w ogóle mówisz? Zajrzyjmy plik z informacjami o tobie w bagażu ofiary. Wydaje mi się, że został przygotowany dla niego, aby mógł cię rozpoznać, kiedy wyląduje. Co sprawia, że nie jest on panem Hicksem, ale raczej agentem Interpolu Hicksem. Czyż nie? Powinna wiedzieć, że się domyślisz, Marcie. O Boże, powiedziała do nas po imieniu, nie po nazwisku? To takie niejapońskie. To takie niefranziskowskie. Nie, w którymś odcinku, gdy ostatnio nagrywałem, się śmiałem, że jeżeli powiesz w Japonii do kogoś po imieniu, to już znaczy, że to są jakieś głębsze uczucia i w ogóle, no, zaraz wyjdą za siebie, A wygląda to, że oni się do niego dostali pierwsi. Więc naprawdę przybyłaś tutaj, aby otrzymać agenta Interpolu? Znaczy odebrać, ale... Otrzymać? Tak. Wiesz, mogła go otrzymać do swojego śledztwa, o to mi chodzi. Wiesz, mogła go otrzymać jako swoją zabawkę do biczowania. To by też było w miarę prawdopodobne. No w sumie... słuchaj jakby, bo ty prawie w ogóle nie czujesz bólu, a mamy tutaj jedną taką statystykę, która lubi wszystkich. A ja w sumie tak po prawdzie to ja jestem masochistą, więc mi ta robota jak najbardziej... Po prostu Hicks usłyszał, że Franziska jest najlepszą biczą na kontynencie! O! Bitch, please. To się nie mogło dobrze skończyć. Bitches and whores. Bitches and kicks. A potem spróbowałem sobie wyobrazić, że będzie jakikolwiek odcinek, który nie będzie miał tego typu rzeczy. Niestety moja wyobraźnia nie jest aż tak rozległa. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że... Czyli ja piłem, to jest tym wszystkim najgorsze. Nie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie zacząłem. Ała. Praca są żyły. Czy możemy wrócić już do gry? Tak.
Agent Hicks był na topie bardzo znacznych gej przemytników. Idealne, nieodebranie połączenia, a tak na poważnie to możesz na chwilę przerwać. Co my do gry? Ano, po krótkiej przerwie. Ano. Na koło krótkiej, dłużej ukrótnie, ale... Więc mamy kolejną część, kolejną informację, mianowicie, że pan Hicks był na tropie pewnej szajki przemytników, sporej szajki. Takiej delikatnie dużej. I był pod pseudonimem, aby sprawdzić się tą całą zbrodnię. Przyszł w przyszłości. I to ja tego wyznaczyłam. No więc co ty go zabiłaś? Pośrednio. To nie tak działa. Pośrednio. Miałem otrzymać od niego telefon, kiedy tylko wyląduje. Nigdy nie spodziewałem się, że otrzymam wezwanie o jego morderstwie. No. To chyba wszystko, czego dowiemy się od Franziski. Tak mi się wydaje. Co my tu mamy? No. Nie wiedziałem, że ten samolot był... Nie wiedziałem, że ten samolot ma możliwość przenoszenia takich dużych ładunków. Ta rzecz jest tak wysoka, jak by było was dwóch na sobie, sir. Prawdopodobnie zajęłoby 20 takich jak ty, aby pokryć całą powierzchnię tego... tej potworności. Mam powiedzieć całkę z tego, żeby sprawdzić, czy się myli? A jak rozmawia z matematykiem? Naprawdę? A, wygląda na to, że brzmi to poprawnie. Naprawdę nie ma potrzeby, aby brać to oszacowanie na poważnie, detektywie. O, no, tam, oj tam. O, mamy... Boże, wiem, że nie to powinienem sprawdzać, jednak to sprawdzam. Bedsheets to są te... prześcieradła? Albo pościel. Albo ogólnie pościel. Jeszcze? Żeby nie wpływać prześcieradła. Prześcieradła, tak myślałem. Zwracanie uwagi na tyle ładunków musi być dość ciężkim zadaniem dla załogi. Przypomina mi to... kiedy pracowałem jako mover, to jest gości od przeprowadzek, czyżby? Aha. Tak myślałem. Jak patrzę na jego oczy, to wydaje mi się, że chce, żebym zapytał o resztę tej historii. Proszę, proszę, daj mi pójść. Ale nieważne, jak bardzo będzie robił oczy jak 5 złotówki, nie mam żadnej ochoty go o to pytać. Ale to są takie oczy jak tego kota ze Shreka. Tutaj mamy. Za co ciekawe. Na ciebie. No jasne, walizki, panie Edgeworth! To jest prawie jak wystawa tych walizek. Matko, walizkowe. To muszą być wszystkie te, których nie mogli sprzedać. Te, które... których... firma zamierza się pozbyć, czy spółka. Wydaje mi się, że... ta walizka wygląda całkiem nieźle, czyż nie? Praktycznie... krzyczy, że jest... artystyczna. No? Chyba hipsterska. Czemu by jednej nie kupić, co? Jestem pewien, że przyniesie ci dużo szczęścia. Tak myślisz? Więc może to zrobię. Zobaczmy. 1200? 1200 dolarów? No. No, chyba może... odpuszczę. Przynajmniej co ma szczęście się używa, że jest tam setek. Od setki setek raczej używa od tysięcy. Ano. No i... pani trenerze zastanawia się, dlaczego one się nie sprzedają. Potrzebowałbyś dwóch prac, żeby, po prostu, żeby kupić taką. Wygląda... zdecydowanie wygląda na to, że jednej brakuje. Co to za substancja, po której stąpam? Dużo kawałków szkła? Odłamków szkła? Wydaje mi się, że wiem, do czego to prowadzi. Wystarczy dopasować jedne odłamki z drugimi. A raczej...
zbite okulary i odłamki szkła. I myślę, że wszystko staje się jasne i klarowne w tym momencie. Myślę, że możemy bezpiecznie przypuścić, że chyba zerwało rozmowę. Oh well. Też się cieszę z mojego internetu. Zaraz wracam. Gadamy, już wiedziałem, że to kontrolę. Jak ty myślał? Myślę, że możemy z łatwością wysunąć wniosek, że te odłamki pochodzą z okularów ofiary. A znaczy jest po prostu z okularów. A ofiara nosiła zbite okulary. Dokładnie o tym myślałem. Jestem pewien, że te odłamki pasowałyby doskonale do pozostałości szkiełek. Wydaje mi się, że nie tak bardzo, bo no... Po prostu nie... Zobacz to idealnie, tak trochę kiepsko. Ano. Ergo, ofiara była tutaj, zupełnie jak podejrzewałem. A więc mówisz, że... Prawdziwe miejsce zbrodni było tutaj, sir? Czy tego właśnie nie mówiłem przez jakiś czas? O, czyż tak? Nie widziałem o tym. Skończę! Być może trochę za wcześnie jest wyciągać ten wniosek. Jednakże wierzę, że prawdopodobność jest znacznie większa. Teraz pozostało tylko znaleźć broń, którą dokonano morderstwa. I wygląda na to, że mamy już dość mocne dowody na to, że... Że? Agent X szedł do luku bagażowego. Idealnie. Ale co on tutaj robił, sir? Nie ma tu nic oprócz bagaży. A, rozumiem. Chwila. Co? Hej. Boże. To ja może w ogóle przystopuję ten odcinek, żeby nie było desynku. No, widzisz, też jakaś ta opcja. Tylko potem się...